Pierwszy plan po zmianie wykonawcy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego przewidywał, że droga zostanie oddana do użytku z końcem lipca. Okazało się, że konieczne były zmiany skutkujące wydłużeniem terminu oddania trasy o miesiąc. I choć ten termin upływa w najbliższą sobotę, budowlańcy mają jeszcze nieco pracy. Ta nowa ulica jest w końcowym etapie realizacji. Jeszcze najwięcej pracy jest do wykonania przy włączeniu tej ulicy w ulicę Północną. Tam jest budowane rondo. Termin zakończenia tej inwestycji zgodnie z umową to połowa września. Realizatorem jest Suwalskie PDM, przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. No i myślę, że są w stanie wykonać to, bo już dużo robót zostało wykonanych. Prezydent miasta planuje, że odbiór robót nastąpi do końca września. Oznacza to, że pierwsze samochody pojadą zupełnie nowym traktem komunikacyjnym w pierwszych dniach października. Ulica Pileckiego to jeden z trzech budowanych odcinków nowej trasy wschodniej.